O, cześć moi drodzy. Dzisiaj będziemy kontynuować produkcję strony naszej HTML, naszej brzydkiej, obrzydliwej, różowej, nabadźganej strony HTML. Jeżeli kogoś ta tematyka nie interesuje, no to zapraszam, żeby na tym kanale poszukać jeszcze innych filmów o programowaniu, nie tylko o tworzeniu stron. Ale my będziemy dzisiaj kontynuować naszą stronkę. Dołożymy tabelki. Temat tabelek w HTML-u jest tematem specyficznym, dlatego że te osoby, które miały do czynienia z HTML-em z dawnych lat, miały do czynienia z tym, że tabelki używało się kiedyś do wyrównywania rzeczy na stronie. Czyli jak chciałem mieć obrazek obok tekst, no to wrzucałem tabelę, obrazek obok tekst i grało. Natomiast w tej chwili już nie jest to metoda zalecana, wręcz przeciwnie, jest to metoda mocno tępiona, dlatego że do układania tekstu na stronie służy CSS. I najnowsze wersje CSS-a i najnowsze wersje przeglądarek potrafią tego CSS-a tak zinterpretować, że no nie jest potrzebna tabelka do układania czegokolwiek na stronie. Kiedyś tak, kiedyś to było potrzebne, nawet jak CSS powstał, no to na początku on jeszcze nie miał tych wszystkich funkcji. W tej chwili tabelkę używamy tylko i wyłącznie do zestawienia tabelarycznego jakichś danych. Na przykład wyników zawodów, tak? Kowalski bieg na 100 metrów, miejsce 7. Nowak bieg na 100 metrów, miejsce 15. Albo na przykład jakieś tam czas, godzina 20. Czas, godzina 15. Także w ten sposób możemy sobie, albo cennik, prawda? Kaczka, cena 100 zł, indyk, cena 50 zł. Więc tego typu zestawienia tabelaryczne jak najbardziej się robi. I do tego tabelka w dzisiejszych czasach służy w HTML-u, a nie do układania treści na stronie. No i pokażę, jak taką tabelkę zrobić na samym górze naszej strony. Nasza strona, tak jak pokazywałem, dosyć brzydka, ale to jest taki miszmasz techniczny, tylko żeby pokazać, jak to się robi. A teraz zachęcam Was oczywiście do tego, żeby samodzielnie projektować już rzeczy ładne. A tu pokażę tabelę. Tabela, czyli table. A nic się nie zmieni, dlatego że moja tabela jest pusta. Do tej tabeli powinienem jeszcze dorobić wiersze, a wewnątrz tych wierszy komóreczki. No bo jak tabela, wiecie, każda składa się z wierszy, ileś tam pozycji, prawda? Na przykład na cenniku w barze przychodzicie, prawda, tam gołąbki, sos, zupa rybna, kapuśniak. I to są wiersze. I tych wierszy może być ileś tam i one są znacznikami TR, od table row. Row, czyli wiersz po angielsku. I tyle, ile będę chciał wierszy, tyle sobie tych table rowów machnę. I dalej nic nie widać, dlatego że te table rowy są puste u mnie. No to co ma być widać? Ale każdy z nich, ja oddzielę je spacjami, żeby to było widać, każdy z nich osobno ma osobną treść i może mieścić już jakieś tam komórki. No, czyli powiedzmy, że tutaj sobie zrobimy tak. TD1. I pojawiło mi się coś takiego. Nie wygląda to jeszcze jak tabela, ale to za chwilę ostylujemy w CSS-ie. Dlatego wprowadzałem CSS-a już tak szybko na początku kursu, żeby po prostu też pewne rzeczy z wyglądu tu wprowadzić. No i teraz tak. TD. Co to jest TD? To jest komórka pamięci, komórka tabeli. Nie wiem czemu TD, nie umiem tego rozwiązać tak jak table row na angielski. Może ktoś odnajdzie to tłumaczenie, ale TD to jest komóreczka komóreczka tabeli. I teraz to samo mogę skopiować do wiersza drugiego, prawda? I do wiersza trzeciego. No i tu na przykład damy 2. Zupa z indyka 8 zł. No z indyka to raczej, no tam też powinien być rosół, a niech będzie rosół z indyka. I tutaj pieczeń z zająca 26 zł. OK, i to jest trzecia pozycja. I teraz mam takie zestawienie, mam już taki cenniczek.
Jeszcze on nie do końca przypomina tabelkę, ale zaraz nad tym popracujemy. Będziemy robić wygląd w CSS-ie i będzie można wtedy rozszerzyć, będzie można zrobić obramowania, kolorki, inne rzeczy. No więc właśnie, więc mam taką tabelkę opisaną semantycznie w HTML-u. Dla osób niewidomych będzie to, prawda, odpowiednio zinterpretowane jako tabela, jako cennik. Nie interesuje osób niewidomych, prawda, tutaj układ tego. Gogla, który coś będzie szukał, nie interesuje układ. Będzie po prostu konkretna treść, konkretne zestawienie. No ale teraz chcemy to upiększyć, więc idę do mojego CSS-a i praktycznie w dowolnym miejscu, dlatego że to jest niezależne od całej reszty, więc może być tu, wpiszę znacznik table. Table, tak? I co mogę ustawić? Bo background na przykład, background color na yellow. Już moja tabelka, widać, że została wyróżniona na żółto. Jeszcze nie jest tabelką. To co mógłbym zrobić? Mógłbym jej dodać obramowanie. No to border. I znamy obramowanie z poprzedniej lekcji, czyli powiedzmy, że damy 5 pikseli, solid i powiedzmy szare, gray. Mamy obramowanie gotowe. Moja tabelka ma obramowanie, ale poszczególne elementy nie mają tego obramowania. Dlatego, że te poszczególne elementy muszę sobie też ostylować, prawda? Czyli mogę tutaj dać background ten sam. No, troszkę tutaj może za gruby jest ten. Damy jeden piksel. O, i mamy dużą tabelkę obramowaną grubym pikselem. O, może 2 piksele wystarczy. Wiem, że to brzydkie, ale nie aż przesadzajmy, żeby było aż tak brzydkie. No i mamy tą tabelkę. Teraz chciałbym, żeby ta tabelka była szersza, no bo ona jest taka wąska. No to dla mojej tabelki szerokość. No i teraz mogę wpisać oczywiście 200 na przykład pikseli. A, no to się jeszcze zwęziła. To damy 500 pikseli. O, teraz się poszerzyła. Czyli mam na 500 pikseli. Mogę dać na 1500 pikseli. Wtedy wyszła już gdzieś tam mi poza ekran. A ja bym chciał, żeby ona była na szerokość mojego ekranu. Czyli mogę tutaj zastosować procenty. 100%. I teraz, jeżeli ja będę zmieniał szerokość mojej przeglądarki, to tabelka mi się zmienia razem z szerokością przeglądarki. I to jest właśnie przydatny zapis w procentach, no bo ja się nie przejmuję, jaką kto ma rozdzielczość. Ja daję tabelka 100% i taką, jaką kto ma rozdzielczość, to na szerokość całego ekranu jest. No więc mam tabelkę, mam obramowania w komórkach TD, no i wprowadziłbym jeszcze jakiś opis. Nie? No bo co to jest? No to kopiuję sobie to w ten sposób. Tu daję powiedzmy LP, liczba porządkowa. Tu daję sobie potrawa. Tu daję sobie cena. No i mam tabelkę z opisem. Tylko tak zapisana tabelka nie jest zbyt dobra, dlatego że nie oddzieliłem semantycznie, znaczeniowo, nagłówka od treści. Dla przeglądarki to, czy tam jest LP, potrawa, cena, jest dokładnie taka sama. No, wyglądowo też zazwyczaj chciałbym, żeby ta jednak nagłówek tabelki był troszeczkę inaczej. Do tego służy znacznik TH, Table Header. Tak, już nie TD, tylko TH. I w tym momencie zmienił mi się wygląd. Zniknęło obramowanie, dlatego że obramowania dla TH nie mam ustawionego. Mogę ustawić tu obramowanie dla TH również. Od razu nowość można w ten sposób po przecinku, jeżeli mają być dwa identyczne ustawienia, to można w ten sposób. Więc mogłem obramowanie dorobić, ale w tym momencie i tak już wygląd jest tego inny, no bo przeglądarka domyślnie inaczej to wyróżnia. I co najważniejsze, jest podział logiczny dla osoby niewidomej, dla różnych analizatorów, które analizują naszego HTML-a automatycznie. One wiedzą, że to jest nagłówek, nie treść. W ten sposób opisałem moją tabelkę. Jest, wygląda,
działa, ma szerokość. Oczywiście każdy z tych znaczników TD, TH, TR można sobie odpowiednio modyfikować. No myślę, że to tyle w tym odcinku. Zachęcam do zaprenumerowania kanału, jeżeli ktoś jeszcze nie zaprenumerował. Będą pojawiać się nowe odcinki. Zachęcam do lajkowania, do podnoszenia kciuka w górę, bo dzięki temu więcej osób dowiaduje się o tym kanale, więcej osób dowiaduje się o tym filmie i może się czegoś nauczyć. No i zapraszam do kolejnych odcinków. Cześć!